dzieciom takiego powolnego budowania własnej świadomości, własnych odczuć na temat, co ja myślę o losie zwierząt. Się uczą od dziadka, wujka, mamusi. Zaczynają te stereotypy właśnie zaczynają się powoli zaczynają odnosić skutek. No i to jest to negatywne, ale że tym dzieciom można. Dzieci można ładnie rozwinąć. Czy zauważam te zwierzęta, nie tylko w azylu, nie tylko gdy są wyprowadzane przez właścicieli na spacer, ale te, które się gdzieś tam przemykają koło murów, czy ja to widzę, czy zastanawiam się, czy ten kot jest spragniony, czy ten pies nie zgubił się, nie trzeba mu na przykład pomocy jakiejś. Takie warsztaty są nie do przecenienia. Jeżeli nam się uda w szkole taką postawę wśród dzieci ukształtować, wypracować, to będę uważała, że są prawdziwymi chrześcijanami, którzy rozumieją nie tylko literę Pisma Świętego, ale i ducha też, że miłość to znaczy posłuszeństwo, to znaczy szacunek, posłuszeństwo Bogu i szacunek do tego, co Bóg stworzył. I think that it's truly a pleasure for us as JCC, as an institution, to work with Czarno Owca Pana Kota, is the work that they're doing in helping not only animal rights issues but environmental issues in Kraków is really fantastic, and we're proud to be a supporter and a partner. Ja zawsze miałam zwierzęta w domu, a zaczęło się od pomocy bezdomnym kotom, jak już jako młoda osoba, całkiem młoda osoba, wracałam z uczelni do domu, na Mazowieckiej mieszkaliśmy i zastąpiła mi drogę kotka z kocientami małymi. Po prostu weszła na ścieżkę i stanęła przede mną. Była zrozpaczona, bo najwyraźniej przymierała głodem. I wtedy zwróciłam uwagę na bezdomne koty, które są po osiedlu. Zaczęłam je dokarmiać, zaczęłam je sterylizować i jak się wprowadzałam w Mazowieckiej, tam już właściwie nie było bezdomnych kotów na tym naszym osiedlu. No i to w zasadzie od Feminki zaczęło się nasze spotkanie, pierwsze spotkanie z kotami. Natomiast jakieś takie poważniejsze zaangażowanie zaczęło się wtedy, kiedy od kontaktu z dziewczynami z Fundacji Zwierzęta Krakowa. Liczne środki, kotów domowych, kotów rezydentów, 11 kotów, tylko słuchaj. Ja się urodziłam z kotem w głowie, jak powiedziała moja mama. Od dziecka zbierałam po całej okolicy koty. Upychałam je u swoich zaprzyjaźnionych starszych sąsiadów, obiecując, że je odbiorę, jak tylko mama się zgodzi wziąć. No, a potem gdziekolwiek nie przechodziłam, jak widziałam coś wymagającego, potrzebującego pomocy, nie przechodziłam obojętnie. Mam na imię Amelia i jestem uzależniona od kot. Zaczęło się od tego, że znalazłam kota 13 września 2001 roku i to był mój ukochany kot, kot Ignacy, który zachorował na nerki i niestety musiałam go uśpić. Potem trafiła do mnie Sushi, która zginęła, zagubiła się, wyszła oknem i nie mogłam jej znaleźć i obiecałam sobie, że jak ona się znajdzie, to coś zrobię dla kota. No i tak to się zaczęło. Jeśli chodzi o czas, to zawsze można znaleźć czas dla zwierząt. Obecnie mieszkamy tutaj w Krakowie z Milusiem, więc jest jedynakiem. Teraz już będzie miał brata. Ale nie jest to taki kot zaborczy. Myślę, że naszą miłością będziemy mogli się dzielić właśnie pomiędzy nimi. Może w przyszłości jakieś inne kotki jeszcze. Uważam, że trzeba dokarmiać bezdomne koty, bo jak było bardzo mądrze napisane w Małym Księciu, człowiek jest odpowiedzialny za to, co oswoił, a jednak kot domowy nie jest typowym gatunkiem, prawda, europejskiej puszczy. Głównie to raczej tam żbik występuje, więc koty są udomowionymi zwierzętami, a to, że mieszkają w tej chwili nie w domach, tylko na przykład na świetnikach, nie zwalnia, myślę, ludzi tego, żeby ich nie dokarmiać i żeby im nie pomagać.
Ja uważam, że pomagać należy każdemu, kto tego potrzebuje, a zwierzęta to są... Zwierzęta w szczególności potrzebują pomocy. To nie jest wielka praca otworzyć okienko w piwnicy na w zimę, żeby takie zmarznięte, chude kociaki mogły sobie tam wejść i przenocować. Myślę, że zwyczajnie też chyba sumienie nakazuje. Gdzieś tam w środku się to czuje, że to też jest żywe stworzenie. Może czuje się to nawet często bardziej niż w przypadku ludzi. Jeżeli każdy na swoim podwórku zrobi porządek tak zwany, wystylizuje te 2 czy 4 koty, które są, to wtedy to będzie to miało sens. Wtedy ta akcja będzie bardziej skoordynowana, będzie szybsza i rzeczywiście przyniesie efekty. Zdecydowanie lepiej mieć kota, bo jak kot jest w domu, to tak jakby w domu był spokój i było ciepło i było miło i w ogóle dobrze jest leżeć z kotem w łóżku i się do niego przytulać i słyszeć, jak on tak burczy i to jest super uspokajające. I dla wszystkich, którzy pracują dużo, ciężko, długo i się stresują, to kot jest najlepszym środkiem uspokajającym. Na pani była niezła, bo ja mówię tak, zaraz zobaczyli z kotów, zaczęłam ja tak, proszę nie miałczyć, one się boją obcych kotów.